drugi najstarszy samochodowy rajd świata, zawitał w okolice Mikołajek w 2005 roku. I od tego czasu absolutnie nikt nie wyobraża sobie, że mógł być rozgrywany w innym miejscu. Mazurskie szutry są stworzone dla tego rajdu, dlatego nie wyobrażam sobie, aby gdzie indziej mógł się odbywać. To się sprawdza, tak? Bo tutaj w tej chwili jest tak, że to jest chyba jeden z dwóch tylko takich, można powiedzieć, rajdów w Europie na takiej trasie szutrowej, która jest taka widowiskowa i nam się to bardzo podoba, też przyjeżdżamy to już od lat. Reprezentujący Orlen Team Szymon Ruta na mazurskich drogach pojawił się po raz pierwszy w 2006 roku. W ubiegłym w klasyfikacji generalnej rajdu zajął nawet świetne 6. miejsce. To ten rajd jest bardzo fajny, każdy go lubi. Myślę, że ma tak samo fajne miejsce w moim sercu jak każdy inny rajd. No jest szutrowy, a w Polsce rajdów szutrowych jest niewiele. Po szutrach zawsze fajnie sobie pojeździć, w asfaltowych można przebierać powiedzmy, a szutrów wiele nie ma, więc jest wyjątkowy ze względu na to, że jest nielicznym, jednym z licznych rajdów po szutrze. Kiedyś eliminacja rajdowych mistrzostw świata, dziś mistrzostw Europy. Rajd Polski to 13 odcinków specjalnych o łącznej długości 233 km, a każdy z nich wymaga maksymalnej koncentracji. Aż płakać mi się chce. No, jestem zażenowany. To był mój ewidentnie błąd. No i na drugim OS-ie prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, tylko za szybko żeśmy się zainstalowali w lewy taki czwórkowy zakręt. No i ten zakręt zaczął nam uciekać i mimo tego, że trzymałem gaz, nie udało mi się wyciągnąć samochodu. Te drogi są bardzo niebezpieczne, a najważniejsze dla mnie jest ukończenie rajdu, więc dziś nie jechałem jeszcze tak szybko, jak potrafię. Jednak rozgrywane w okolicach Mikołajek OS-y są świetną okazją do weryfikacji umiejętności kierowców. Trasa jest wymagająca, ale ja lubię takie odcinki specjalne, ponieważ właśnie na nich można pokazać, kto jest naprawdę najlepszy. Po 7 odcinkach specjalnych w rajdzie prowadzi SAPK Lappi. Drugi w klasyfikacji jest Michał Kościuszko ze stratą 14 sekund. Trzeci jest natomiast Michał Sołowow, który traci do lidera prawie 49 sekund. Przewaga fenomenalnego młodego Fina jest więc wyraźna. Przed nim jeszcze jednak 6 kolejnych niedzielnych odcinków specjalnych, a na mazurskich, często zdradliwych szutrach zdarzyć może się jeszcze wszystko.